Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, jest dzisiaj ze mną Milki i Bobot. Siema. Serwus, widzowie. Tak. Serdecznie. Co tam mówisz? Nic. Mówię, że witam wszystkich serdecznie. A, dobra, ja to źle zrozumiałem. A co zrozumiałeś? Ja zrozumiałem, że nowe przeceny w McDonald's. Ała! Proszę mnie nie bić, dobrze. W dzisiejszym odcinku, widzowie, mamy bardzo fajny film, ponieważ dzisiaj będziemy wykonywać pewne... Nie, mamy fajnego filmu. Mamy fajny film, chodź tu, nie? No już nie. Nie, bo znowu jestem z osobami, które mnie cały czas się nade mną znęcają, psychicznie. Kto? Proszę wskazać palcem. Tu. O, jeden, nie. Ty nie masz palców, nie jesteś w stanie wskazać, dobra. Słuchaj, dzisiaj mam dla was, dzisiaj musicie zrobić coś w 10 sekund po prostu. Ja mam przygotowane dla was zadania, na które będziecie mieli wykonanie 10 sekund. Proszę się nie bić, proszę tutaj już zachować święty spokój. No właśnie. Ja nie wezmę nikogo. Ja muszę sobie wiatrak włączyć, bo mi to za gorąco. Stary, jest zima. Fakt. Chłopco, wiatrak włącza w ogóle w zimę. Mega szczypson. Bo mnie grzeje tutaj przy komputerze. Dobra, nieważne, mamy zadania, uwaga, mamy 15 zadań dzisiaj do wykonania. Ja mam takie pytanie, kto z was chce zacząć? Milki zacznie. Tak? Chcesz Milki zacząć? Tak, bo jest dziewczyną. No dobrze, zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zawsze łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej takich odcinków. No a Emilia, ja jestem jeszcze troszkę chory, ale mam dla ciebie pierwsze zadanie, tylko musisz powiedzieć mi numerek od 1 do 15, ponieważ sami sobie będziecie losować. Co? Okej, stresuję się trochę, no ale dobra, no dobrze. To w takim razie... Wybieram numer 6. 6! Dobrze, w takim razie masz bardzo fajne zadanie, tak uważam, ponieważ masz 10 sekund na to, żeby przynieść mi tutaj w to miejsce świecącą jagodę. Co to jest świecąca jagoda? Dobra. Ale działka! 10. Jak to jest? O, szybko! Szczypson! 4, 3, 0. No i po czasie. Jak to? Nie no, zdążyłaś. W takim razie punkt dla ciebie. Świecąca jagoda została przyniesiona wystarczająco na czas. Moje gratulacje. Dobrze. W takim razie mamy liczcie sobie punkty. Dobra, ja mam czemu? Czy licz? Czemu? Nie no, licz Bobot sobie. Nie umiesz, jesteś jeden, robotem. Dobra, Bobot. Dobra. Bobot, dla ciebie zadanie. Od 1 do 15 bez trzustki. 1. Okej. Okay. W takim razie musisz mi coś przynieść, ale jeszcze nie wiesz co, ja muszę to coś wymyśleć teraz. Więc ja bym chciał, żebyś przyniósł mi, akurat trafi się na dwa tego typu podobne zadania, tylko tam już było napisane co mam, co przynieść, a tutaj nie. Ja uważam, że mógłbyś mi przynieść na przykład, Żelazo. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ooo, no dobrze, może być. No bloki żelaza to jakby to też się liczy. Dobra. No to w takim razie zalicz sobie, oczywiście jest zadanie wykonane jak najbardziej. Dobrze, Emilia, w takim razie twoja kolej teraz znowu. No, liczy sobie punkty. 1. Ja też liczę 1. Dobra. Dobra. Jestem gotowa. Kolejny numer od 2 do. Numer 2. A, dobrze, masz 10 sekund na to, żeby zabić świnie. 10, 9, 8, 7. 6, kurde! 5, 4. Ajajaj, jest zrobione, ja jest mogę, zrobione. Dobrze, dobrze. Żeby tego nie zrobić. Dobrze, w takim razie jesteśmy już tutaj w tym miejscu. No i tutaj stąd, Bobot, wybierasz sobie kolejne zadanie w takim razie. No to ja chcę 15. 15 chcesz, okej. Okay. Leć do sali językowej w szkole. 5, znaczy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Geograficzna, dwa. Językowa, jestem! Dobrze, ja dobrze! Dobrze, ale na styk. Ja szczerze przyznam, że sam nie wiedziałem, gdzie jest językowa, wiedziałem, że tylko taka była. Dobra, czyli w takim razie muszę odliczyć zadanie tutaj to i to. Dobra, w takim razie Emilia, kolejne zadanie, które musisz ty zabrać. Od 3 do 14, bez szóstki, dobra. Co? Dobra, no to w takim razie ja wybieram numer 5. 5? Dobrze, masz 10 sekund na to, żeby zebrać 3 rodzaje kwiatków. 10. 9. 8. 7. 2. 6. 5. Balony z drzewo. 3.
Dwa. Ja nie mogę. Jeden. Nie masz. Ja zero. Ja nie mam tego załącznika, nie umiem biegać. Nie, no dobra. A wiesz, że w szkole były nie zdążyło, nie zdążyłaś tym razem. Że co mówisz, Bobot? W szkole były w doniczkach kwiatki. Były, to prawda, była tam. No dobrze, kolejne zadanie, no niestety się nie udało. Bobot, kolejne dla ciebie, musisz wybrać sobie numerek. 16. Jak jest 15 zadań? Od 3 do 14. To 10. Dobrze, to jest ciekawe zadanie, ponieważ jakby w tym zadaniu zależało to, kto jakby to wylosuje. Uwaga, to jest bardzo fajne zadanie. W twoim przypadku musisz... Jak stoi? Zabić Milki! Czekaj! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no 2, 1, 0, dobra, uciekła ci, no niestety. Taka koleżanka. Ale to było fajne zadanie, mi się to podobało, dobra. W takim razie kolejne zadanie dla Milki kolejne zadanie. No, Emilia, dobrze, kolejny numer. A od ile mogę? Od 3 do 14, no powiedz jakoś. No to 5. Od 3. Okej. W tym momencie, Emilia, musisz pójść do domku swojego, a ty, Bobot, musisz się gdzieś schować. Ale w takim spoko miejscu, wiesz, jest na to 10 sekund, nie? Więc żeby mogła cię znaleźć i będzie miała 10 sekund na to, żeby cię znaleźć. Ale nie podglądamy, odwracamy się w drugą stronę. No nie podglądam przecież. Odwracamy się w drugą stronę i wyłączę w 5. Nie mam F5. Dobrze, czy Bobot możemy już szukać? Jeszcze chwilkę. No to miało być łatwe. Pamiętaj, że ona ma 10 łatwe. Sekund. Aha, tak. No to powodzenia. No fajnie. To uwaga, 3, 2, 1, 0, start. 10. Kurde, ja nie wiem, czy 9, ja w ogóle wymyślę to miejsce. 8. 7. No ja nie 6, mogę, to jest niesprawiedliwe, to jest najgorsze zdanie 5, ever. 4. 3. No nie ma opcji. 2. 1. 0. Gdzie ty po prostu byłeś? W domku po Dave'a. O nie, kurde, to ciężko. Znaczy, że nie w domku. A widzę gdzie. Łatwa miejscówka. No, nie było to jakieś mega ciężkie. No dobrze, w takim razie, jak już jesteśmy tutaj w tym miejscu, no to kolejne zadanie dla Bobota. 11. Dobrze. Wrażenie, to już jest 2-2, jest cały czas remis. Dobrze, dla ciebie zadanie, dostań się, uwaga, na wieżę. No. Paliono Bota. Ja nie mogę, to co ma takie łatwe rzeczy? Przecież jak ja bym miała takie coś, to by tego nie udałoby mi się w sumie. No dobrze. Nie mogę wam przeszkadzać. No, są zadania, na których będzie można przeszkadzać, zależy kto z was wylosuje to zadanie. W takim razie, jak jesteśmy na wieży Paleorobota, no to w tym momencie możemy przejść do kolejnego zadania dla Emilii. Dobrze, liczycie sobie punkty? 3-2 jest, nie? Tak, dobra. Jest 3-2, no. Tak, liczę. Jest czwarte wolne? Czwarte jest wolne, no. No dobra, no to poproszę. Chcesz czwórkę. W takim razie musimy zrobić cięcie, ponieważ musimy się przygotować do tego zadania. Dobrze, a więc dla ciebie zadania, Emilia, to jest... uwaga, jesteś gotowa, 3, 2, 1, 0. Nie. Musisz zbudować moją twarz. Głowę ciebie, duszki, okruszki, 4, 5, raz. A daj! Nie, nie można przeszkadzać, nie można przeszkadzać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ja pierdolę, to nie! 3. Nie! 2. Spokojnie, licz wolny. Nie ma oszukiwania. Ojej. O Boże, co się wydarzyło? O Jezu, co to jest? Co to jest? Bola w oczy. O kur... No, stary, jak ty tak w jej oczach wyglądasz, to... To jeżeli ja tak w jej oczach wyglądam, to każdy może z nią być, naprawdę, to... W takim razie faktycznie kobiety nie patrzą na wygląd. No dobrze, w takim razie... Niestety się nie udało. Niestety się nie udało. Dobrze. Bobot, dla ciebie kolejne zadanie. 8. 8. Okej. Jesteś 8. Masz 10 sekund na to, żeby zjeść złote jabłko. Stary, jak dobrze on je wykuł. Nie! Serio, Szybson? Serio? A ja mam
zbudować swoją głowę. Dobra, ale sama sobie wylosowałaś taki numer, no. Ja miałem złote jabłko przygotowane, bo ja chciałem zrobić tak, że jak on odleci, to ja wtedy je wyrzucam tutaj. Fajnie. Miał ze sobą. No dobra, no to Emilia, dla ciebie zadanie teraz. Co tam no wybierasz? Nie wiem, 7. 7. Okej, będziesz potrzebowała do tego... O, tutaj mam rekwizyt, proszę bardzo. Jesteś gotowa? Rekwizyt. Nie. W takim razie musisz postawić tę tabliczkę w domu palionobota. 10. Gdzie jest dom palionobota? 9. No robot. 8. No, sorry, myślałam przemyśleć to. 7. Ej, ale chciałam powiedzieć, żeby bot cały czas 6, ten... 5. Dobrze, zaliczam. Co, dobrze. Co bobot? Kupoła. No dobrze, a co bobot? No bobot mi przeszkadza cały czas. Ja on bije i naciska na mnie. Jakby to jest tak, bo mnie bije. No dobrze, dobrze, ale to dobra, dobra. Ogólnie masz punkt, czyli jest 4-3, tak? Dobrze liczę? Co ty gadasz? 4-4, tak, 4-3. 4-3, dobrze. No to w takim razie bobot dla ciebie zadanie teraz. Proszę wybrać sobie. 9. Okej, okay, musisz zebrać dżunglowe drewno. 10, 9, fajnie. 8, 7, dżungli nie mamy. 6, 5, nie. 4, halo. 3, 2, 1, no to lipa. Nie ma. 0, no widzisz. A żeby nie było, że się nie dało, obok mojego domu rośnie dżunglowe drzewo. Prawda. Obok laboratorium dokładnie, wisi sobie jedyne dżunglowe drzewo tutaj w okolicy. Faktycznie. To nie zauważyłem nic z tego drzewa. No, ale dało się. Dobra, no to w takim razie jak jesteśmy już tutaj koło laboratorium, kolejne zadanie dla Emilii. Możesz teraz wyrównać. Mhm. Ale czekaj, jakie zostały numerki? Zostało, już odhacza tutaj, zostały nam od 11 do 14. Mhm, to 12 jest... Albo 13. 13? 13? No. Myślę, że tutaj wyrównasz, ponieważ to zadanie jest proste. Musisz w 10 sekund dolecieć na Jetowice. 10, no, 9, w ogóle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dobrze, zaliczone, dobrze. W takim razie jesteśmy tutaj i teraz uwaga, powiem wam tak. Jest całkiem ciekawa sprawa, ponieważ jesteśmy w pewnym fajnym miejscu, że jeżeli zostanie wylosowane odpowiednie zadanie, to będzie ciekawie. Ty, no, w ogóle jedenastka była wzięta, przepraszam, bo to jest dostać się na wieżę palionobota, zostały nam ostatnie dwa zadania. Dobrze, no to w takim razie i tak, no oba są fajne. Dobrze, w takim razie Bobo, teraz do ciebie zadanie. A kto jak zaczynał od... Ej, czekajcie, kto zaczynał? Ja. Czyli on powinien kończyć. No. Ej, to w takim razie... Nie, jak... znowu się machnęliśmy. Ale nie, aha, bo ja mam 15 zadań. A was, no dobra, bo to jest nieważyście, no dobra. Dobra, no to w takim razie będę musiał jeszcze jedno zadanie wymyśleć. Dobra, no to teraz kto? Bobot? No ja. Bobot, zadanie, ja numer. To czekaj, to ja wymyślę 16 zadanie, chwila. Dobrze, mam już nasze 16 zadanie, czyli w tym momencie zostało 12, 14 i 16. Bobot, wybieraj. 12, dobrze. Oj, to jest to zadanie, idealnie, no idealnie. Wiedziałam, że tak ale będzie. Ale nie, ale spokojnie, Emilia, czekaj, bo ty będziesz tu bardzo ważna w tym zadaniu teraz, słuchaj. Fajnie, to już. No nie. Stańcie tutaj, ja robię teraz tak, uwaga, muszę, nie patrzcie do tej skrzynki na razie, którą tu będę stawiać, muszę postawić tutaj pewną skrzynkę, do której włożę coś. I teraz tak, żeby nie było. Dobra, tak wyglądasz, okej. Okay. Dobra. Włożyłem do skrzynki. Coś nie patrzcie tam na razie, stańcie tutaj, bo dla ciebie, Bobo, to jest informacja. W skrzynce znajduje się pewna rzecz. Już powiem, że Emilia, możesz przeszkadzać Bobotowi. To jest to zadanie, w którym możesz mu przeszkadzać. To jest. Ale nie możesz go zabić. Nie możesz go zabić. Możesz mu przeszkadzać, nie możesz go zabić. Bobot, masz 10 sekund na to, żeby zabrać ze skrzynki. Czekaj, jeszcze nie. Żeby zabrać ze skrzynki to, co tam jest. No. I jak zabierzesz, to ci powiem, co masz z tym zrobić. Dobra. Dobra, no to 3-4 start. Wysać to TNT w domku Milki. O nie! No way! Ale liczysz. 10. Teraz ja chcę! 8, 7, 6. 5. 4. 3. Co jest? Ale nie można było tak, nie, bo to jest jak zabicie. Nie, dobra, doliczę 5 sekund. 5.
Nie ma takiej opcji! Gdzie? Cztery... Gdzie on jest? Trzy... Dwa... Gdzie on jest? Jeden... Nie, Tomek, w tą stronę poleciałem! Nie! No pum, pum, pum! No nie, nie dobra, to już nie wysadzaj, już nie wysadzaj, już nie wysadzaj, skoro i tak już nie zdążyłeś, to szkoda robić szkód. Nie, no wysadzam. No to ty to naprawiasz, jak to wysadzisz. Dobra, no nie udało ci się, Bobot, no co ja ci mogę powiedzieć, no. No mnie wyrzuciła z serwera i złą stronę. Ale doliczyłem ci 5 sekund, doliczyłem ci 5 sekund. Właśnie. Dobra, no nieważne, no nie udało się niestety. Siedzieliśmy już, był w połowie tej, a ma. Dobrze, ale Emilia, ale czekajcie, jaka jest punktacja teraz, kto ile ma? Ja mam... Nie wiem, wyczyściła mnie z serwera, więc nie wiem, 4. Ja też znam, przysunę z serwera. A ja wyczyściłem czat. 4-4 4-4, dobra. No to Bobot, mamy teraz w tym a nie, Emilia teraz. Emilia teraz. Dobrze, 14 czy 16? 16. Jesteś pewna? Nie. To co? No, 16. Dobrze, masz 10 sekund na to, żeby... zrobić wiadro zwierzy. Jeżeli nie masz wiadra z wodą, to sobie nabierz. 10. Fajnie. Ale z jakiej wieży? No, z jaka najwyższej, wieża? Najwyższej. Tej, no tej tam, znaczy... która jest ta gruba, taka. O, właśnie tam, do której lecisz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nie, zrobiłam to! Co jest? Dobrze, dobrze. Dobrze, i zapraszam tutaj, ponieważ dla ciebie, Bobot, ostatnie jest zadanie, no niestety nie masz wyboru, ale to będzie całkiem świeże zadanie, ponieważ masz 10 sekund na to, żeby wymyślić jakiś rym do słowa dirt. Pirt. Co? Pirt. Co? Nie, jeszcze ja nie rozumiem, jak co... Jak to 7. 6. Birt. Ale birt? Że ptak? Tak. No dobrze, dirt, birt, no dobra. Możemy zaliczyć to słowo, no to w takim razie serio? Masz... Serio, ej, to jest najbardziej niesprawiedliwy odcinek na świecie, z 5 szczyptów. Czemu? Szczyp, wygrałem. A... No bo poproszamy takie łatwe... Ale nie, jest remis. Zdania, by... No jest remis. Czyli musimy a zrobić ostatnie gra? Decydujące zadanie, tak? Mega. No. No dobrze, w takim razie... w takim razie ostatnie zadanie niech zdecyduje po prostu ten, który umrze, przegrywa. Nie, to nie to. To umrze, ten przegrywa? Kto umrze, ten przegrywa. O, cholera. Ja nie mogę, nie mogę się nawet bić. Fajnie. Najgorszą osobą w ogóle na świecie do tego. No i fajnie, no i... Wiesz co, Bobo, stop it. O, ty mocna! Aaaaaah! O, kurde. Ej, to jabłko to sobie wiesz, co może... No co, ty też raczysz do tej jabłko podobno. No i jak ja w ogóle uciekinier? Uciekinier ci już z tym uciekinierem, boisz się mnie. Ale ty też masz tutaj jabłka, ty też masz tutaj jabłka, Bobo. Nie mam, jedno miałam zwykłe jabłko. No to ciekawe. No to sobie poczekamy teraz 5 minut, aż ci wszystko zejdzie. Dobrze, poczekam, z następnego w takim razie jak tutaj przyjdziesz. Ale ja chciałem odcinek skończyć. No ale to widzisz, bo tu szukuję, no ja sobie lata na górze i... Ty oszukujesz, jakiegoś koksa zjadłaś. Ale nie było powiedziane, że nie można. No właśnie, chcę, że ci mogę nawet dać jednego. Dobra, proszę się bić, trzeba. No dalej. Trzeba, no i Bobot ucieka od tej, od nie, no ja jestem od zadania. Na miejscu. Ja też, cały czas tutaj czeka na ciebie. A mi się skończy... Gdzie niby? Gdzie jesteście? No jestem, ja jestem w żabki cały czas. No co ty uciekłaś ode mnie? Nie, no koło żabki, ja też jestem. Ale tutaj byliśmy się wcześniej. Chodź obok, naprzeciwko żabki Dave'a, bo Bobot musi no tutaj, chodź, tu robimy ostateczne starcie. Dave'ie, miej mnie w opiece. Dobrze, 3, 2, 1, 0, start! Ja nie mogę, jest najgorsza w bicie się, przysięgam. Nie wiem, czy jest po prostu gorsza osoba do tego niż ja. Nie, no ja klepę. Skurki, bo ja nie chcę stroić! No, przegrałem. Kurza twarz! Ale jasne. Ja nie mogę, ja się dziwię w Minecraftie, to się... Okay. Dobrze! Aha! Oj, nie miałem całej. Jej! No cieszę, cieszę się, bo to była twoja jedyna wygrana. Szczypson, co to ma być? Kurde. Proszę mnie zostawić, Szczypson. Ja nie mogę, Szczypson, kończ ten odcinek, no! Ej, co jest? Tak mocno! Kurde, bo na tego koksa zjadł. O nie, zrecuję się w domu, paliono bota, co tu się dzieje? Dobrze, kończę odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdro, elo!